Za chwilę komendant garnizonu Grudziądz, major Tomasz Poprowski, złoży meldunek do wódcy garnizonu, panu pułkownikowi Dariuszowi Żuchowskiemu. Listopada 1918 roku był przełomowym dniem w historii Europy, a dla Polaków szczególnie wzniosłym, ponieważ po 123 latach niewoli i powstańczych zrywów odzyskaliśmy swoją ojczyznę. Chciałbym dodać, że dla mieszkańców Grudziądza okres niewoli to było 147 lat. Wspominając wydarzenia sprzed 96 lat, nie sposób zapomnieć, jak olbrzymi wysiłek nasi rodacy włożyli w walkę o tę niezależność. To dzięki nim możemy dziś żyć w wolnym kraju. Przypomina nam o tym pomnik żołnierza polskiego, będący szczególnym miejscem spotkań grudziąckiej społeczności i świadkiem historycznych wydarzeń. Obchodzone dziś Narodowe Święto Niepodległości jest okazją do zadumy i refleksji nad historią. Mając na uwadze wysiłek i poświęcenie Polaków walczących o wolność naszej ojczyzny, winniśmy podejmować działania przemyślane i w pełni odpowiedzialne, stale zmierzające do umacniania państwa i poprawy bytu mieszkańców, zwłaszcza na szczeblu lokalnym. Długa, pełna ofiar walka o wyzwolenie i szereg inicjatyw dążących do odzyskania niepodległości są nieodłącznym elementem polskiej historii, polskiej kultury i narodowej tożsamości. Dlatego na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Dziękuję za uwagę. Święto Niepodległości jest dla nas Polaków dniem wyjątkowym. Po 123 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość. Odrodziło się państwo polskie. Spełniły się oczekiwania wielu pokoleń Polaków, którzy walczyli i ginęli z myślą o wspólnym domu, niepodległej ojczyźnie. Po mrocznej nocy zaborów przystąpili z ogromnym entuzjazmem do wznoszenia gmachu młodej państwowości. Wiedzieli, że jedynie wytężoną pracą, rzetelną nauką, ofiarnością i poświęceniem można dokonać rzeczy wielkich. Wymowa Narodowego Święta Niepodległości to przede wszystkim ogromna nauka o tym, jak wiele zawdzięczamy niezliczonym bohaterom naszej historii. Zarówno tym znanym z podręczników i encyklopedii, jak i tym rzeszą anonimowych patriotów, którzy poświęcili swoje życie dla wolnej Rzeczypospolitej. Drodzy zebrani, dzień 11 listopada skłania do głębokiej refleksji nad bolesnymi losami naszej ojczyzny, ale także nad obecną sytuacją i nad tym, jak pielęgnujemy tę wolność, którą wywalczyli wielcy bohaterowie, poświęcając swoje życie. Znaczącymi są słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, który powiedział: Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała 2 grosze i 2 krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. Marszałek Piłsudski, widząc wciąż wiele zagrożeń dla ojczyzny, pragnął, aby Polacy byli świadomi, że o tę niepodległą Polskę, którą wywalczyło wiele pokoleń, stale trzeba się troszczyć i dbać o jej dobro. Bo wolność nie jest dana na zawsze. Jest czymś, co trzeba pielęgnować
i nie dać sobie tego wyrwać. Szanowni Państwo, Święto Niepodległości jest świętem wszystkich Polaków, ich rodzin i potomków, tych mieszkających w kraju, ale i tych, którzy z różnych przyczyn przebywają poza jej granicami. Duch patriotyzmu, jak i pamięć o wydarzeniach przed wielu lat muszą być stale podtrzymywane. Troska o wartości, które wywalczyli nasi przodkowie, musi być żywa i zawsze nas jednoczyć. Korzystając z okazji dzisiejszego święta, pragnę przede wszystkim podziękować za przybycie kombatantom, których przykład uczy nas, czym jest służba ojczyźnie. W sposób szczególny pozdrawiam żołnierzy pełniących zaszczytną, lecz niezwykle trudną misję w operacjach poza granicami naszego kraju. Mieszkańcom Grudziądza oraz wszystkim Państwu pragnę podziękować za przybycie na dzisiejszą uroczystość i życzę, aby ten świąteczny czas upłynął nam w wielkiej radości, której źródłem jest wolna i niepodległa ojczyzna. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym na Grudziąckim Rynku wręczane są odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego. Odznaczeni zostali medalem złotym za długoletnią służbę pan Jan Żurawski. Medalem brązowym za długoletnią służbę pan major Tomasz Smoła. Dziękuję bardzo. Danie walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy Grudziądza, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś na placu na Grudziąckim Rynku przed pomnikiem żołnierza polskiego, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Chwała bohaterów! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Dowódca Kompanii Honorowej. Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Salwa honorowa! Broń! Kompania Toci! Do salwy honorowej!
Trzema! Ładuj! Salwo! Pal! Ładuj! Salwo! Pal! Ładuj! Salwo! Pal! Na bezpiecz, broń! Bezpiecz! Broń! Przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pan Michał Wojtczak. Poseł na Sejm pan Tomasz Szymański. Pan Robert Malinowski. Kierownicza kadra jednostek i instytucji wojskowych garnizonu Grudziądz z dowódcą garnizonu. Przedstawiciele partii politycznych. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z zastępcą komendanta, młodszym inspektorem Wiesławem Dziadkowcem na czele. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu z zastępcą komendanta miejskiego, młodszym brygadierem Dariuszem Sęgierskim na czele. Przedstawiciele Zakładu Karnego nr 1 z zastępcą dyrektora, majorem Andrzejem Gniotem na czele. Przedstawiciele Zakładu Karnego nr 2 z zastępcą dyrektora, porucznikiem Piotrem Garbowskim na czele. Przedstawiciele instytucji, związków, jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń. Thank you.
nauczyciele grudziąckich szkół. Thank you.
Baczność, pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Powiedziały baczność, do nogi, broń, do miejsca stałej dyslokacji, odmaszerować, pododdziały, spocznij. Kompania baczność, na ramię, broń, czwórki w prawo, zwrot. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w imieniu prezydenta miasta Grudziądza oraz dowódcy garnizonu dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej uroczystości oraz za...